Napad miał miejsce w środę 10 stycznia wieczorem. Jak podaje Guardian, 5 zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn weszło do hotelu Ritz na placu Endome w Paryżu. Usłyszeliśmy hałas na ulicy i w budynku, powiedział jeden z pracowników hotelu. Napastnicy po wejściu do środka mieli rozbić kilka okien na wystawie sklepu jubilerskiego mieszczącego się w 5-gwiazdkowym hotelu. Zabrali cenną biżuterię do worków i zaczęli uciekać. Policjantom udało się zatrzymać 3 złodziei, 2 pozostałych oddaliło się z miejsca zdarzenia. Dziennik Le Parisien poinformował, że 3 aresztowanych mężczyzn jest dobrze znanych funkcjonariuszom. Nie jest do końca jasne, jaka biżuteria padła łupem przestępców, ale wstępnie oszacowano wartość utraconych klejnotów na 4 miliony euro. Świadkowie mówili o co najmniej 10 strzałach podczas akcji w hotelu i rannym pracowniku, ale służby nie potwierdziły tych doniesień. Francuski pisarz Frédéric Beigbeder był wśród gości w barze Hemingway w czasie ataku. Po wszystkim powiedział dziennikarzom, że schronił się w piwnicy.